dzisiaj w czwartym odcinku skończymy zakładać silnik, podłączymy wszystkie podzespoły do silnika, będziemy zakładać pasy bezpieczeństwa, to bardzo fascynująca rzecz. I założymy koła. Ten samochód zacznie wyglądać jak samochód. A jeżeli chodzi o kolegów z Anglii, obejrzymy sobie kata, jaki jest ładny i taki zgrabny. I oczywiście kolejna rozmowa z użytkownikiem KitKara, który będzie się chwalił, jakiego ma fajnego samochodzika. A na koniec Maciek pokaże nam jeszcze, jak się kręcić samochodem i jak sobie driftingować. Czyli kolejna lekcja driftu. Czas rozpocząć kolejny dzień. Wał napędowy. Bo teraz jak mamy wszystko ustawione, możemy osadzić. Nie w kartoniku, za duży jest, leży tam. Niezorientowany byłem. Myślałem, że jest w kartonie. Od dołu teraz. To co, mam tam wejść? Nie, masz się położyć. Aha. Ja się wciągałem. Pomogę ci, dobrze? Nie zmuszę cię do tego, żebyś był samodzielny zupełnie. Powinno być. Dobrze jest. Złapać. Chwycone. Tak jest. Dobra. Teraz nitowanko znowu. Pamiętamy o bezpieczeństwie. Okulary, rękawice. To będzie element, który będzie przytrzymywał chłodnicę. W momencie, kiedy będę wiercił, nie będę mówił. Nie złamałem wiertła, to cud! No i wspomniane nitowanko. Poszło. Ten dynks jest potrzebny do zamontowania chłodnicy. Rzeczona chłodnica. Takie piękne miedziane catuszko. No, jest to spasiona chłodnica do samochodów wyścigowych. Chłodnica przychodzi w to miejsce i tu będę potrzebował takie dwa elementy. Kończę dokręcać chłodnicę i zabiorę się za inne części, które będą potrzebne temu samochodowi, żeby jeździł. Musi być przykręcone dobrze, żeby się nie poluzowało, jak on będzie jeździł i się trząsł cały. No, tutaj jeszcze dociągnę i jest. Chłodnica się nie rusza, proszę bardzo. Nie rusza się, jest osadzona. Prawdziwy killer ma pompę paliwową. I dlatego właśnie taką pompę trzeba tutaj zamontować. I następny element. Uzbrojenie silnika. Żmudna i powolna praca, ale to też trzeba zrobić. I teraz dokręcę tę drugą. O! Złapała. Małpeczka. Kluczyk 13 i do oporu. Dobra. I pompa dokręcona. Oczywiście pompa hamulcowa przychodzi w to miejsce. Z hamulcami sprawa wygląda tak, że tutaj wszystko sprawdzamy dwa razy. I wężyki. Założyłem już dwie pompy. I co teraz? Nie wiem. Udam się w takim razie do instrukcji. Skoro mamy już przykręconą pompę, to teraz możemy założyć trzpień do pedała hamulca. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że te wszystkie ruchome części, które zakładamy, należy przesmarować, żeby one lekko chodziły, a nie tarły i skrzeczały przy każdym naciśnięciu pedału, powiedzmy, hamulca. Żeby to nie robiło tylko żeby ładnie chodziło, leciutko, no smarowane. Działa! Urządzenie. Blaszka. I w końcu coś, przy czym nie trzeba myśleć.
element. No i kolejna rzecz na miejscu. Z alternatorem poszło trochę gorzej. Jest ciężki i duży, więc wszystko idzie dość ciężko. Ja sobie nim poruszam, żeby się naprowadzić. System satelitarnego naprowadzania, GPS. Korzystając z tego, że jesteśmy na stacji Shella, to ja pójdę i poszukam paska klinowego. Gdzieś mi się zapodział. Ja w ogóle go nie mam nawet. Mam pasek, to mogę go założyć. I to też uczynię. Pasek zakładany jest w miejscu, gdzie przeważnie się go zakłada. Nie gdzie indziej, bo mógłby nie spełniać swojej funkcji. Teraz kluczyk. Pasek trzeba naciągnąć oczywiście. Teraz jest. Dobrze. To jest element aparatu zapłonowego. Ja właściwie sam nie wiem, co to jest, ale to musi być. Tak mi kazali powiedzieć, więc nie mogę rozwinąć tematu. Szczegóły w instrukcji. Dokręciłem. Teraz dokręcę taki dings. Cewka zapłonowa przychodzi w naszym samochodzie. Autorska konstrukcja. A my jakiś zaiks dostajemy za to? I cewkę zapłonową przykręcamy przed silnikiem, a nie za, bo jest bardzo dobrze, żeby ona była chłodzona. To jest bardzo ważne. I kabelek do cewki. I tak to wygląda. Auto, które oglądamy, to Tiger R6. Kosztuje w zestawie około 60 tysięcy złotych. Jest to pośredni model w porównaniu do najdroższych, takich jak Z100 i Z100 WR. Jego prawdziwe zalety poczuć można dopiero prowadząc go na torze, blisko granic przyczepności opon. We wszystkich modelach replik Lotusa 7 stosuje się obecnie nowoczesne, wielowahaczowe systemy zawieszeń z przodu, bądź to z wewnętrznymi, bądź zewnętrznymi amortyzatorami. Tylna oś Dadion w tej wersji Tigera dodatkowo wpływa na polepszenie własności trakcyjnych. Obecnie we wszystkich droższych modelach replik Lotusa 7 stosuje się silnik Zetek o pojemności 1.8 lub 2.0. Standardowy układ wtryskowy zastępowany jest dwoma gaźnikami Weber 45 lub nowoczesnym systemem wtryskowym Weber Alpha wraz z nowym mappingiem zapłonu. Silniki osiągają od 150 do 230 koni mechanicznych. Układ wydechowy na zewnątrz to konieczność, ponieważ w wąskiej ramie po prostu nie ma miejsca na tłumik. Jestem Nick Bond i jestem z zawodu budowlańcem. Postanowiłem coś zmienić w swoim życiu i zamiast domu zbudowałem samochód. To jest mój Tiger Cat E1, zbudowany w lutym 2001 roku. Od tego czasu auto zostało już odświeżone na perłowy lakier. To, że jest to Tiger, to przypadek. Zawsze chciałem zbudować samochód, a trafiając do firmy Tiger Racing, dzięki ich pomocy, fachowości oraz łatwości budowy auta, podjąłem decyzję. Samochód posiada standardowy silnik od Forda Sierra z dwoma gaźnikami Weber 45. Zawieszenie z amortyzatorami Spax, regulowane z przodu i z tyłu. Koszt samochodu z tym lakierem to około 9 tysięcy funtów, bez jakieś 6 tysięcy. Pięknie przyspiesza, wspaniale się prowadzi, świetnie trzyma się drogi.
Witam wszystkich, nazywam się Maciej Polody. Chciałbym Wam przekazać parę informacji na temat prowadzenia samochodu w poślizgu, konkretnie mówiąc w dryfcie. Następny etap ćwiczeń jest etapem zaawansowanym. Chodzi tutaj o dynamiczne prowadzenie samochodu w zespole zakrętów. Do takich ćwiczeń może nam służyć tor. Takim torem jest tor Poznań, na którym możecie to bezpiecznie ćwiczyć. Tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy, że zakręty wytyczają nam konkretny kierunek i sposób przejazdu. Aby ćwiczyć takie rzeczy na torze, musicie mieć już jakiś poziom umiejętności. Najlepiej, jeżeli opanowaliście do tej pory ćwiczenia, które były wcześniej na placu, będzie Wam to gwarantowało wtedy, że w momencie, kiedy będziecie prowadzić auto na torze, samochód będzie Wam jechał w tym kierunku, w którym Wy będziecie chcieli. I pamiętajcie też o tym, że na torze nie ma miejsca na błędy. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na rozpędzeniu samochodu do trzeciego biegu, redukcji przed zakrętem do drugiego, tak abyśmy płynnie mogli wejść w zakręt poślizgiem. Przed zakrętem powinniście strzelić ze sprzęgła. W momencie strzału tylne koła będą wchodziły w poślizg i samochód będzie nam płynnie dawał się prowadzić. Jeżeli w pierwszej fazie ten samochód będzie Wam się za słabo, powiedzmy, prowadził w poślizgu, nie przejmujcie się tym. Dodajcie gazu i w końcowej fazie będziecie mogli nadrobić ten poślizg. Następne ćwiczenie będzie polegało na wejściu w zakręt z wahadła. Chodzi tutaj o to, abyście rzucili samochodem z lewej strony na prawą i w tym samym czasie odjęli gazu. W momencie, kiedy będziecie wchodzić w zakręt i prędkość samochodu będzie zbyt duża, możecie go przyhamować. Wtedy tył samochodu się odciąży i łatwiej będzie Wam się ten samochód uślizgiwał w pierwszej fazie. Jeżeli środkowa i końcowa faza będzie za słaba, czyli ten samochód będzie tracił prędkość, próbujcie dodać gazu i proporcjonalnie skręcić sterem, tak żeby go płynnie prowadzić. Porządne narzędzia pomagają. Korzystając z przywileju miejsca, w jakim się znajdujemy, zakładanie opon i wyważanie kół zostawiliśmy fachowcom. Oni przy pomocy specjalistycznych urządzeń zrobią to dokładnie i czysto. Pamiętamy o właściwym ciśnieniu w oponach. Opony bezdętkowe są przyklejane do obręczy. Dzięki dokładnym urządzeniom do wyważania wiemy, że koła nie będą drgać. Przedłuży to żywotność elementów zawieszenia, jak i polepszy komfort prowadzenia auta, o ile o komforcie w Tigerze możemy mówić. Kolejne gotowe koło i kolejne. Trzeba Wam wiedzieć, że do alusów odważniki się przykleja. Koła gotowe, możemy założyć je do Tigera. Sztuczki magiczne. Moi drodzy, koniec żartów, zaczynamy poważną robotę. Przykręcam koła.
Ona ma odprowadzać wodę, dlatego musi być gdzie? Gdzie? Z tej strony, nie? Tu w kartonikach mam śruby. To są kartony od tych felg pięknych, przecudnych. No, od obręczy, przepraszam, od obręczy. Właśnie ja je będę sobie tu wkręcał. Po całym dniu nudnych, niewidocznych gołym okiem drobiazgów, wreszcie coś, co widać. Wiadomo, że opona spełnia funkcję odprowadzania wody. Żeby tak się działo, trzeba ją założyć w odpowiednim kierunku. Nic się nie przejmujcie, na każdej oponie jest strzałka, która jednoznacznie rozwiązuje ten problem. Chciałem powiedzieć, od razu machnę pistolecikiem, dobrze? Pistolecik. Teraz będę zakładał wężyki paliwowe. W tym celu potrzebuję wężyki, trochę paliwa oraz obejmy. Obejmy wężykowe, paliwowe. Trzeba je zamontować tam, gdzie powinny być. Zakładamy sobie obejmy. Na razie one będą wisiały, także one sobie tutaj będą. A tu jest, proszę Państwa, bardzo cwany system zakładania tego wężyka, dlatego że my go sobie założymy tutaj, w tym oczku zrobionym, na rurce, w którą idzie płyn hamulcowy. I on idzie tutaj górą do tego górnego, tylko nie wiem jak. W końcu znalazłem, gdzie powinien przechodzić. I teraz unikamy ocierania tego wężyka o przedłużenie na kierowniczym czymś tam drążku. Obejma i wężyk. Drugi wąż, już dosyć prosta sprawa, idzie stąd. Dotąd. I też nie ociera. No, jest za daleko, żeby ocierać. Teraz będę zakładał węże do chłodnicy, albo systemu chłodzenia. Te dwa na razie sobie odkładam. Główny wąż. Przychodzi w ten sposób. Tylko ten widać, że już jest za długi, ja sobie go obetnę. Ciąć możemy czym popadnie, byle tylko dało radę tak grubej gumie. Jest to specjalna piłka do gumy, w odróżnieniu od piłki do metalu. Która, jak wiadomo, tnie metal. Żarcik. Tak, to był żart. Ten długi wąż oczywiście przychodzi z tej strony. I oczywiście obejmka. Tak, żeby można inaczej. Do tego miejsca. Można go ładnie poprowadzić, to zaraz się tym zajmę. I oczywiście obejmka. Pamiętajmy o tym zawsze. Dobrze. Króciutki przychodzi stąd. Dotąd. No i oczywiście obejma. Węże pozakładane. W związku z tym, że przed chwilą było dużo żmudnej roboty, takiej bez sensu, przykręcę sobie teraz pasy, które są piękne i kolorowe. Pasy. Ale oczywiście zanim zamontuję pasy, to muszę umyć ręce, żeby ich nie pobrudzić. Sprawdzamy, czy jest komplet i czy oczka są tak ustawione, że nie wypną klamry pasa. To są najnowsze sześciopunktowe pasy. W związku z tym, że są sześciopunktowe, będzie 6 punktów ich przypinania. No, robota łatwa, przyjemna. Miła. Żmudna. To też jest żmudne, ale przynajmniej kolorowe. Warto powiedzieć o tym, że gwinty, które są stosowane w pasach, są to specjalne gwinty, tylko i wyłącznie robione do pasu. Może to są gwinty niemetryczne, tylko
jakieś calowe. Czyli te mam przykręcone boczne. Tylny, no to tylny przykręcę. To jest polskie kino faktu, kino moralnego niepokoju. Kino zaangażowane. To jest drugi tył. Dobrze. Teraz bok. Prawy otwór gdzieś tu jest. Znaczy ma być. Znaczy jest. Zakładamy prawy z tym odpinaczem. Ale fajne. Dobrze, wpięty. Dobrze. Lewy. Okej. To są pasy bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest to, żeby one były bezpieczne i założone porządnie, bez żadnego ściemniania. Bez żadnego ściemniania, bo one mają nas chronić i ewentualnie ratować. Ewentualnie, bo wiadomo, że na wyścigach to się jeździ wolno, bezpiecznie, po drodze jest sklep, można mleko kupić. I sobie tutaj tak wiszą, prawda? Albo tak. Pasy założone. Linka sprzęgła. Cwanie montowana. Linka sprzęgła jest bardzo cwanie montowana. Okej. Okay. I ostatni wąż tutaj będzie większy fikołek, dlatego że ten wąż trzeba pociąć. Przygotuję sobie stanowisko pracy. Instrukcję wezmę, podeprę się fachową literaturą, żeby tego nie przeciąć w złym miejscu, bo mnie Bartek rozszarpie. To jest pierwsze... A gdzieś tutaj, nie? Widzicie? Widzicie? No tutaj. I to będzie przedłużone tą krótką rurką, a ta długa rurka przyjdzie w połowie. Kończenie tej fascynującej czynności i dalszy ciąg mojej walki z motoryzacją zobaczycie w następnym odcinku. Witam, nazywam się Leszek Patan, to jest moja żona Monika. Moja przygoda z Tigerem rozpoczęła się 2 lata temu. Wtedy to mój kolega Bartek Cieluch zgłosił się z propozycją rozpropagowania tego fajnego pojazdu w polskich wyścigach. W związku z tym, iż posiadałem licencję wyścigową i od dłuższego czasu ścigałem się w Mistrzostwach Polski, miałem możliwość zaprezentowania tego samochodu właśnie na polskiej, w tej chwili niestety dość szczupłej, arenie sportów samochodowych. Początki były trudne, zmagaliśmy się z barierami technicznymi, różnymi niuansami, ale w tej chwili produkt już jest dopracowany i jest bardzo fajną propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą za relatywnie małe pieniądze ścigać się i w Mistrzostwach Polski wyścigów płaskich oraz wyścigach górskich. Pojazd ten jest rewelacyjną propozycją w związku z tym, iż ma wspaniałe właściwości jezdy. Przy swojej bardzo niskiej masie oraz średniej mocy ma naprawdę bardzo duże możliwości, co zresztą pokazaliśmy w tym i w zeszłym roku, wygrywając klasę historyczną i wykręcając bardzo dobre czasy na wszystkich torach wyścigowych w Polsce. Ale będzie czas. Sobie będę jeździł. Łokcie mam mieć tu?
Żeby to nie robiło. Szymon, przepraszam. To jest jak najbardziej rodzinne auto. Można łowić ryby, pojechać pod sklepik. Teraz teściowa robiła kapustę. Jezu, jaką kapustę teściowa robi?